Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zobaczycie rzeczy, które będą najbardziej OP FIFA 20. Jak wiecie, miałem przyjemność już zagrać w lipcu FIFA 20, potem miałem okazję testować FIFA Beta 20, no a teraz na Gamescomie również zagrałem w pełną wersję FIFA 20, więc już jestem w stanie wam co nieco powiedzieć. Wiadomo, że jakieś patche mogą jeszcze to wszystko pozmieniać, jak to co roku bywa. Natomiast niektóre rzeczy można tutaj doszlifować jeszcze w 19, tak aby jeszcze lepiej wejść w 20. Także bądźcie dzisiaj czujni. No i moi drodzy, też pytaliście mnie, czy będzie współpraca z RTV Euro AGD i mogę wam ogłosić, że tak, będzie ta współpraca. Już właściwie od teraz, od 25 sierpnia się rozpoczęła i tradycyjnie kupując FIFA 20 możecie otrzymać FIFA Points za złotówkę. A co trzeba zrobić? Wystarczy kupić FIFA 20 w sklepie RTV Euro AGD stacjonarnym albo na stronie internetowej euro.com.pl. Kupujecie FIFA 20 na Xbox One, PS4 lub PC. Po zakupie FIFA 20 rejestrujecie swój zakup na formularzu, do którego link oczywiście znajdziecie w opisie również tego filmiku. No i tam też podajecie pseudonim influencera, czyli United. Dzięki temu otrzymacie 500 FIFA Pointsów za złotówkę na Xbox One lub PlayStation 4 lub 2200 FIFA Pointsów na PC-ta za 35 zł. Po rejestracji otrzymacie też maila potwierdzającego. Mail oczywiście, pamiętajcie, musi być zgodny z kontem na euro.com.pl. Co ważne, dla osób z PC kod jest w pudełku, dlatego możliwy jest odbiór osobisty lub wysyłka kurierem. W przypadku Xboxa czy Playki wystarczy sam kod, który będziecie mieli podany na stronie. Pamiętajcie jednej ważnej rzeczy, że jak kupujecie FIFA 20, to nie wpisujecie kodu United, tylko dopiero już po zakupie. W momencie, kiedy już kupicie FIFA 20, macie numer zamówienia, czy tam macie paragon, to dopiero wchodzicie do formularza, który znajduje się oczywiście w opisie, ten link, no i tam dopiero wpisujecie kod United. Dopiero po zakupie, bo wiele osób co roku ma z tym problem. Mam nadzieję, że tym razem sobie poradzicie bez problemu. A też na stronie znajduje się, słuchajcie, taka rubryka, najczęściej zadawane pytania i jeżeli macie jeszcze jakieś pytanka, to śmiało tam sobie zajrzyjcie i znajdziecie odpowiedź bez problemu. Pamiętajcie, że pula tych kodów rabatowych jest też ograniczona. W pierwszym roku już właściwie kilka dni przed premierą były wyczerpane. Rok temu chyba 10 dni przed premierą już wszystkie kody poszły, dlatego bądźcie czujni, bo w tym roku wydaje mi się, że jeszcze szybciej te kody rabatowe pójdą. Także bądźcie czujni, bo też osoby, które użyją tylko i wyłącznie kod United, będą zaproszeni również do grupy handlowej, jak co roku. Wszystkie szczegóły tej promocji znajdziecie oczywiście w opisie tego filmiku. No a my przechodzimy do odcinka. Zatem przejdźmy do tych rzeczy, które będą najbardziej OP FIFA 20 i zacznę od jednej rzeczy, o której myślę, że starsi widzowie, którzy dłużej mnie subskrybują, no dobrze o tym pamiętają, bo jest to taniec Uniteda. Pamiętacie taniec Uniteda? Dokładnie było to w FIFA 17, więc no już spory czas temu. No i ten taniec Uniteda, nie oszukujmy się, był bardzo OP i tak naprawdę dzięki temu ludzie wygrywali przeróżne turnieje. No i teraz ten taniec poniekąd Uniteda znowu wróci do łask FIFA 20 i z jednej strony cieszymy się, że ten La Croqueta został znerfiony, bo Lassi, Flick, El Tornado i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeżeli myśleliście, że zamiast tego nie wejdą jakieś nowe OP triki, to niestety muszę was martwić, jesteście w błędzie, bo w FIFA 20 będzie chyba jeszcze więcej trików, które będą OP, więc ta gra techniczna w najnowszej odsłonie FIFA będzie istotna, więc naprawdę na początku polecam przysiąść do tych trików, jak najszybciej je ogarnąć, bo potem mamy coś takiego, że jesteśmy po pół roku gry, a ktoś dopiero zaczął się uczyć La Croqueta i potem mówi, o nie, czemu ja dopiero tak późno zacząłem to ogarniać, tak bym już od początku FIFA zaczął nie wiadomo co zdobywać, jakie rangi. Dlatego pamiętajcie, to jest bardzo ważny punkt, żeby już na początku uczyć się tych wszystkich trików. No i teraz, jeżeli chodzi o taniec Uniteda, też tutaj w tle macie pokazywane, jak to wyglądało w FIFA 17. No i w tej FIFA 20 wygląda to nieco inaczej, no i też inaczej to też wykonujemy, bo po prostu cofamy się z zawodnikiem za pomocą L1 czy LB, w zależności od platformy, no i też w zależności, gdzie sobie to ułożymy
napadzie. Dzięki temu wycofujemy się tym zawodnikiem. Obrońca ma problem zabrać piłkę. Tak naprawdę zawodnicy nasi ofensywni, czy też nawet i defensywni podłączają się pod tę akcję ofensywną, wychodzą nam na lepsze pozycje. My możemy cały czas to robić, iść w lewo, w prawo, do góry, szukać tej lepszej pozycji, dzięki której jesteśmy w stanie skonstruować akcję na tyle dobrą, aby właśnie pokonać tego przeciwnika. Także tutaj pierwsze zagranie, które wróci do łaski, na pewno będzie OP. Drugie zagranie, według mnie, oj, tak jak wielu z Was nie lubi na pewno tego Lacroqueta w FIFA 19, tak w FIFA 20, mamy jeden trik. Nie mam pewności, czy dobrze mówię, jak on się nazywa, lateral, heel to heel, coś takiego. W każdym razie jest jeszcze jedna rzecz, bo na ten trik wystarczą 3 gwiazdki sztuczek, a on jest naprawdę... No myślę, że mogę śmiało go porównać, jeżeli chodzi o skuteczność mijania obrońców do Lacroquety z FIFA 19. I tak samo tym trikiem jesteśmy w stanie wywalczyć też rzut karny. Czyli tak jak wchodziliśmy w polu karnym w FIFA 19, mijaliśmy tych obrońców lewo, prawo, jakiś defensor z drużyny przeciwnej się zdenerwował, mocniej przycisnął tam odbiór piłki, rzut karny. Identyczna sytuacja ma się właśnie z tym trikiem lateral heel to heel, dzięki któremu też wymijamy tych obrońców tak naprawdę lewo, prawo, coś na podobnej zasadzie, a jeżeli jesteśmy w polu karnym i obrońca nie trafi w piłkę, a trafi w naszego obrońcę, również jest dyktowany rzut karny. No i przede wszystkim 3 gwiazdki sztuczek wystarczy na ten trik, a to też oznacza jedno, że w tej FIFA nie do końca te 4 gwiazdki u napastnika już będą konieczne, tak jak to miało miejsce w tej FIFA, czyli ja osobiście nie lubiłem grać tym Butragenio, bo nie miał na przykład 4 gwiazdek sztuczek, a teraz ten mały, zwinny napastnik przykładowo mijałby tak samo rywali skutecznie jak w FIFA 19, mając 4 gwiazdki, Lacroqueta i tak dalej. Także w tej FIFA 20, dzięki temu myślę, że gracze z niższym budżetem są w stanie sobie znaleźć takich zawodników, dzięki którym właśnie będą to ogarniać. No i powiem Wam, że na obozie ze mną, który właśnie był w sierpniu, graliśmy też FIFA 20, no i słuchajcie, tam grałem, losowaliśmy sobie zespoły, ja wylosowałem Arkę Gdynia, a Nikodem, pozdrawiam serdecznie, wybrał Atletico Madryt, no i mi udało się wygrać, a głównie za sprawą tego triku. Arka Gdynia tam posiadała kilku zawodników, sobie miała 3 gwiazdki sztuczek, dałem sobie ich wszystkich tam na ofensywę, no i ci ofensywni pomocnicy, napastnicy, dzięki tym 3 gwiazdkom sztuczek wymijali tych defensorów, pomocników Atletico Madryt tak jak chcieli i to jest trochę martwiące, ale zobaczymy, jak to będzie. Może coś się wydarzy, jeszcze jakiś patch będzie wprowadzony, że poniekąd znerfią ten trik 3-gwiazdkowy. Natomiast na ten moment miejcie się na uwadze i ten trik jest na pewno numerem 1 według mnie w tym momencie, którego trzeba się nauczyć, a nie jest on trudny, bo wystarczy wcisnąć LB i prawy analog góra-dół lub dół-góra lub lewo-prawo, wiadomo, w zależności w którym kierunku idziemy, wszystko nam się tu obkręca o 90 stopni, czyli tak naprawdę jak to robimy jakiegoś berba spina, w zależności w jaką stronę kierujemy zawodnikiem. Kolejna rzecz, a właściwie dwie rzeczy, czyli rzuty wolne oraz rzuty karne. Tutaj, jeżeli chodzi o rzuty wolne, Wam mogę od razu powiedzieć, że rzut wolny na United to już nie będzie to samo. On faktycznie poniekąd jakoś tam jeszcze wychodzi, ale to już on jest generalnie o wiele wolniej wykonywany, przez co tym obrońcom zdecydowanie łatwiej odebrać piłkę, więc tutaj raczej od początku też skupiłbym uwagę na stałych fragmentach gry, no i na tych rzutach wolnych, żeby to opanować, trzeba dobrze wykierować tym lewym analogiem, a następnie prawym nadać odpowiedniej precyzji. No ale to jest kwestia wyczucia, ja osobiście jeszcze nie potrafię jakoś mega tych rzutów wolnych, I tego się najbardziej obawiam, że jak ktoś sobie to szybko opanuje, to może naprawdę zrobić ogromną przewagę już na początku FIFA. Kolejna rzecz, właśnie rzuty karne. Rzuty karne są zupełnie inne. Uważam, że w tej FIFA w większym stopniu liczył się fart, bo jeżeli wyczuliśmy tak naprawdę jakąś stronę, no to zazwyczaj broniliśmy ten rzut karny. Nie było jakiegoś większego tak naprawdę problemu. W tej FIFA, FIFA 20, będzie się liczył absolutnie skill w tych karnych i do tego te rzuty karne jeszcze możemy wykonywać z precyzją, więc jeżeli ktoś jeszcze precyzji nie opanował 19, myślę, że warto. Tak czy owak, jak mam jakieś sytuacje, to wiadomo, że lepiej używać będzie tą precyzję, ale to już dla graczy z aspiracjami elita, top 100 i tak dalej. Jeżeli nie mamy takich graczy, to spokojnie możecie ten element pominąć i sobie tam na farta strzelać, ale
No te rzuty karne tak samo z tymi kółeczkami, to będzie ciężko. Oczywiście na Food Champions pewnie to będzie wyłączone te kółeczko, żeby nie było tak łatwo. Zresztą tak jak to mamy w FIFA 19, że kółko jest na drafcie, czy tam jakimś meczu online pojedynczym, natomiast w tym Food Champions już to jest kółko wyłączone. No i tak samo pewnie będzie w FIFA 20. No ale te kółeczka plus precyzyjne strzały, precyzyjne wykończenie, oj, to tego też będzie warto się nauczyć, bo jeżeli będą te rzuty karne Food Champions, uważam, że znaczna część graczy nie opanuje tego. Natomiast jeżeli wy przesiądziecie naprawdę na początku konkretnie i do tych trików, i do tych stałych fragmentów gry, to naprawdę będziecie zadowoleni, bo dzięki temu, że szybko to opanujecie, wiadomo, że będziecie osiągać lepsze wyniki. Jak osiągacie lepsze wyniki, macie lepsze paczki za Food Champions i szansa na lepsze piki i tym samym jesteście w stanie szybciej sobie zorganizować jakiś super składzik. Kolejna rzecz, to powiem Wam o zawodnikach, którzy naprawdę będą mocni w FIFA i myślę, że idealnym przykładem będzie Neymar. To jest zawodnik, który mi się grało na razie zdecydowanie najlepiej i póki co jeszcze nie Cristiano Ronaldo, ale więcej grałem, szczerze mówiąc, tym Neymarem aniżeli Ronaldo. No i tym Neymarem naprawdę grało się wyśmienicie. No i tutaj patrzyłbym przede wszystkim na dwie statystyki, czyli ten acceleration i balance, czyli przyspieszenie, no i balance, wiadomo, tego zawodnika. To są bardzo dwie istotne rzeczy u zawodników w tej FIFA 20. Dzięki temu szybciej będziemy mijać tych obrońców, wyprzedzać ich, no bo w tej FIFA to tempo też będzie miało już większe znaczenie. Natomiast zawodnicy, którzy są tacy ociężali, powolni, no to nimi się gra bardzo ciężko, bardzo łatwo też odebrać im piłkę przez to. No i przykładowo porównajmy sobie Van Dijk'a i Piqué. Ogromna przepaść. Van Dijk i dzik. A Piqué, no, powolny Januszek, który no za wiele nie zdziała. No i to samo przykładowo mogę powiedzieć o Busquetsie. No i też nie patrzyłbym w tej FIFA na razie na wysokich zawodników, bo póki co te wrzutki są według mnie bardzo znerfione. I przy rzutach rożnych nie doszukałem się jakichś wielkich schematów. No i tak samo przy tych wrzutkach, czy to z podbicia, czy z tymi bolaflikami. Naprawdę rzadko kiedy padała bramka jakaś tam z tej główki, dlatego uważam, że na początku lepiej skupić się na tych szybkich zawodnikach, żeby mieli te trzy gwiazdki sztuczek, co praktycznie każdy ma te trzy gwiazdki sztuczek, przyspieszenie, balans i wokół tego możemy budować sobie jakieś fajne składziki i tym samym robić przewagę nad innymi graczami. Także moi drodzy, tak małym słowem podsumowania, przede wszystkim nowe triki, tutaj Taniec Uniteda plus lateral heel to heel. To są te dwa triki, no ale oczywiście jest trochę więcej. Myślę, że tutaj polecam Wam śledzić kanał Kazujego 94 z Fifki. On naprawdę ogarnia triki, uważam, chyba najlepiej, jeżeli chodzi o światowego YouTube'a, więc tego zawodnika warto podglądać, bo nawet oglądając jakiś gameplay z jego gry podczas tej pełnej wersji FIFA 20, to możemy się tam doszukać jeszcze więcej trików i naprawdę uważam, że ten fan z tymi trikami będzie jeszcze większy niż w 19, bo w 20, wiadomo, no ten fan poniekąd był, ale no ta lakrokieta to troszkę nam to zepsuła, no ale wiadomo, jeżeli coś jest OP, a jej tego nie znerfiło, no to czemu by z tego nie korzystać? A jeżeli ktoś ma właśnie ambicje ku temu, żeby wygrywać, wbijać lepsze rangi, no to trzeba to wykorzystywać. Dlatego tych trików uważam, że warto się nauczyć. Czyli mamy te dwa triki, potem rzuty wolne, rzuty karne, no i też ci zawodnicy, którzy mają minimum 3 gwiazdki, potem to przyspieszenie i balans i to będzie, moi drodzy, najbardziej OP FIFA 20. Jeżeli chcecie więcej poradników na temat FIFA 20 i więcej tego typu materiałów, to koniecznie zostawiajcie łapki w górę i subskrybujcie kanał, a jeżeli chcecie zrobić przewagę nad innymi graczami, to pamiętajcie, że możecie też dołączyć do grupy handlu, kupując FIFA 20 z kodem United w RTV Euro AGD, gdzie link oczywiście do tej promocji znajdziecie w opisie. Jeżeli kupicie do 10 września FIFA i zgłosicie to na maila united.rtv@gmail.com, gdzie tam podacie swój numer zamówienia, no to dołączycie jeszcze do tej grupy handlu. Jeżeli zrobicie to po 10 września, to niestety już grupa będzie zamknięta, natomiast promocja na FIFA Pointsy cały czas będzie trwała do wyczerpania zapasów. Także moi drodzy, tak to wygląda. Ja Wam życzę miłego dnia, no i powodzenia w najnowszej osłonie FIFA, bo będzie się działo. Przygotujcie się na to, trzymajcie się, cześć!